Witamy Państwa już w studio powyborczym, bo jesteśmy kilka dni po wyborach, ponownych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego, które miały miejsce w niedzielę. Naszym gościem dzisiaj jest pan Wiesław Skowron, samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, ostatnio radny opozycyjny, kiedyś między innymi przewodniczący Rady Powiatu. Nie mylę się. Nie. Nie mylę się. Zgadza się. Witam serdecznie pana. Dziękuję. Nie, witam Państwa. I witamy Państwa. No i zapytam panie Wiesławie, tak może trochę humorystycznie, jak pan dotarł dzisiaj do nas? Do studia. Swoim Volkswagenem Borą przyjechałem, stoi obok lokalu. Samemu, nie przywiózł samemu, pana. Samemu, prawo jazdy mam z dokumentami pozostałymi. Bez, wszystko tak jak prawo wymaga. W stosunku do pana to była chyba wyjątkowo brudna kampania wyborcza. Może aż taka łobuzerska. Nie mało brudno, a kampania to mało powiedziane. Była to kampania nieuczciwa i taka mająca znamiona zdołowania kogoś za wszelką cenę. Upokorzenia nawet. A to chyba nie jedyny przypadek, nie tylko pan odczuł trudy tej kampanii. No na pewno tak. Była to kampania bardzo trudna. Miała formy wygrania za wszelką cenę. Konkurenci nie liczyli się z metodami, ze sposobami, których używali. I ja doświadczyłem w przeszłości podobnych, także jestem w miarę zahartowany w tych sprawach. Wieloletnie doświadczenie wyborcze. Doświadczenie, tak. Także to. Ale zdaje mi się, że przepraszam, że autorzy tego pomysłu źle wybrali, niewłaściwą metodę, bo wszyscy, którzy mnie znają w gminie i poza gminą, w powiecie, wiedzą, że rzadko kiedy, nawet gdy jestem bez samochodu, spożywam alkohol. Szczerze mówiąc, tego mocnego alkoholu, takiego powyżej 12%, co najmniej 5-6 lat nie próbowałem. No to trafiło na złego człowieka, na złego, jeżeli chodzi o tego paszkwila. Raz, że bardzo często muszę z samochodu korzystać. Dwa, że no nie jestem zwolennikiem trunków mocno alkoholowych, tych wysokoprocentowych. No i jakby cel też nie został osiągnięty, bo pana wynik przynajmniej dobry, drugi w gminie Stąporków, o ile się nie mylę. Tak, drugi wynik mój jest, przepraszam, taką chrypkę chwilowo. I pomimo tak trudnej kampanii i złożoności wyborów, bo te wybory były wyjątkowe z kilku powodów. Frekwencja była przewidywalna, że może być na niskim poziomie. I tak się stało w większości powiatu i w gminie Stąporku to oceniam jako niską. Ale też trudna była z tego powodu, tak jak przed chwilą mówiłem, konkurenci używali wszystkich metod, żeby wyeliminować mnie z uzyskania mandatu. Uważam, że prowadziłem właściwą kampanię. Nigdy nie stosowałem w obecnej kampanii wyborczej chwytów, które zostały stosowane wobec mnie. I starałem się robić kampanię pozytywną. Zresztą ja jestem człowiekiem uczciwym. Ludzie mnie znają. Nigdy nie oszukiwałem wyborców. Starałem się ludziom pomagać w miarę możliwości, jeżeli mogłem, to pomagałem. Nigdy żadnego z członków rodziny, nie mówiąc kolokwialnie, nie obsadziłem na żadnym stanowisku jakimś znaczącym w powiecie. Nigdy nie nadużywałem swoich funkcji. Mam Borę 18-letnią, mieszkam w bloku jak mieszkałem, nie pobudowałem żadnych innych lokali. Żyję skromnie. Diety mnie nie wzbogaciły za te wszystkie czasy i mogę każdemu w oczy spojrzeć, że jako radny ze swej funkcji wywiązywałem się w miarę pozytywnie. Nie wszystko było możliwe do załatwienia, mówiąc tak kolokwialnie.
Nie wszystko było możliwe do osiągnięcia, ale starałem się w sposób uczciwy to osiągać. Panie Wiesławie, zapytam o nowy powiat Roberta Plecha. Z perspektywy czasu decyzję o utworzeniu takiego komitetu w tej formie ocenia pan jako pozytywną? Oceniam pozytywnie. Pozytywnie oceniam i jestem przekonany, że należy utrzymać ten komitet, a być może, ale to zależy od szefa komitetu, pana Roberta Plecha. Będę go namawiał, żeby ten komitet utrzymać. W perspektywie są różne jeszcze zdarzenia, a być może należałoby może formułę poszerzyć. Przekształcić w stowarzyszenie na przykład? Tak? Na przykład stowarzyszenie. Komitet nasz ma ciekawe persony, osoby o dużym doświadczeniu, osoby wykształcone, przygotowane. Z różnych środowisk. Z różnych środowisk. Osoby przygotowane do funkcji publicznych, gospodarczych, do zarządzania. Mamy kadrę naprawdę na wysokim poziomie. No właśnie, wyniki komitetu. Pierwsze miejsce w gminie Końskie, drugie w gminie Stąporków, drugie w okręgu czwartym, czyli to są gminy Gowarczów, Słupia, Smyków i trochę słabiej tylko w tym okręgu trzecim. Tak się spodziewaliście? Tak zakładaliście, nie że zakładaliśmy, będzie to wyglądać? Zakładaliśmy, że w okręgu numer 3 również będzie wynik dla nas bardziej pozytywny. Biorący, tak zwany, tak? Tak, że tam jednak byśmy brali mandat. Nie udało się przyczyn tak na bieżąco, jest kilka. Nie chciałbym tu państwu przedstawiać je, bo to wymaga dyskusji na naszym komitecie. Ale to jest tak w życiu, że nie wszystko się da przewidzieć, nie wszystko da się wyeliminować. Nie wszystko zależy tylko od szefa komitetu, od członków komitetu. Ale reasumując, to uważamy wynik wyborczy do powiatu obecnej rady za pozytywny i korzystny. Uzyskaliśmy jeden mandat więcej. A spodziewał się pan tego, że do drugiego mandatu u pana w gminie zabraknie tak niewiele? Bo to kilkadziesiąt, koło 100 głosów do Prawych i Solidarnych. Naprawdę się nie spodziewałem, że otrzymamy taki wynik, ale polityk zawsze powinien zakładać i dążyć do tego, żeby wynik był jak najlepszy. I po to się idzie do wyborów i do polityki, żeby mieć wpływ na władzę, na rządzenie, na decyzje dla terenu, dla okręgu, z którego się startuje. I nie chciałbym oceniać swoich kandydatów. Wszyscy starali się, jak pracowali. A że nie wszystko wychodzi, no to jak już mówiłem, nie będę się powtarzał. Są różne przyczyny. Ja im dziękuję za to, że włożyli tak dużo wysiłku. Pomimo tego, że brakło nam kilkudziesięciu głosów do tego, że moglibyśmy konkurować z komitetem pani Doroty Łukomskiej, pani burmistrz Stąporkowa, to jednak drugie miejsce w naszym okręgu w Stąporkowie oceniam pozytywnie. Pokonany zawsze silny PSL. W tym okręgu. Nie będę się odnosił do pokonanych, no bo w PSL-u też są porządni ludzie. Też są porządni ludzie wszędzie. W każdym komitecie są ludzie, którzy zasługują na uznanie, którzy się kierują przynajmniej w części tym, co obiecywali w kampanii i tak dalej. Także tutaj nie będę się odnosił do innych komitetów. Staraliśmy się uzyskać dobry wynik i uzyskaliśmy. Jako osobę od wielu lat związaną z Radą Powiatu, chcę zapytać o to, co dzieje się w tej chwili. Jesteśmy już po wyborach, nowej rady jeszcze nie ma. Jak to wygląda w kuluarach? Odbywają się rozmowy? Na jakim jesteśmy etapie tak naprawdę tworzenia tego nowego, starego zarządu? Nowy będzie raczej na pewno, tak? To tak, wszystko, panie redaktorze, proszę państwa, wybory przedterminowe mają swoje inne zasady, inne reguły. Przede wszystkim mamy bardzo krótki okres czasu do powołania nowej rady od dnia ogłoszenia wyników. Jest to 7 dni i pan... Tryb nadzwyczajny. Tryb nadzwyczajny. Pan obecny starosta, on to zwoła sesję w ciągu tych 7 dni.
Niewątpliwie rozmowy trwają, z naszej strony również upoważniony jest szef naszego komitetu, pan Robert Plech. Ja nie posiadam na ten moment szczegółów i w ogóle nie staram się. Pan Robert wykonuje swoją funkcję prawidłowo i myślę, że wyniki będą znane pod koniec tygodnia. Czyli ja rozumiem, że wy jako członkowie komitetu zdajecie się na to, co zostanie tam gdzieś u góry ustalone, wynegocjowane ewentualnie. Może nie do końca zdajemy się. Upoważniliśmy do prowadzenia rozmów pana Roberta i na pewno pan Robert przedstawi to na komitecie. Będzie to uzgodnione z radnymi i z komitetem. Pan Robert nigdy nie jakbym to określił, nie uzurpuje sobie prawa do wyłączności w decyzjach dotyczących właśnie wyborów czy innych działań komitetu. Mhm. Tak może wsadzę kij w mrowisko i zapytam, czy może wie pan o tym, że trwa takie swoiste straszenie Skowronem, bo tutaj do jesieni nawiążę, bo wtedy było słychać takie opinie, że przyjdzie Skowron i wymiecie, pozwalnia, zrobi przewrót. I czy faktycznie pan jest taki radykalny i ma takie plany? W swoim życiu przechodziłem różne etapy tej kariery zawodowej, od kierowcy począwszy, na dyrektorze skończywszy i oceniam, że doświadczenie w zarządzaniu, w kierowaniu mam dosyć dobre i potrafię zasobami ludzkimi, jak się to fachowo określa, prawidłowo zarządzać, aczkolwiek nigdy nie mam zamiaru, aby rozmyślnie, celowo dokuczać bezpodstawnie ludziom, niezależnie jaką reprezentują moc polityczną i niezależnie jaką sprawują funkcję. I rzeczywiście straszenie Skowronem było i jest. Dochodzą do mnie takie sygnały. I nie ukrywam, że ja mam inne podejście do sytuacji powiatu, jak miały dotychczasowe władze. Od lat się nie zgadzam z bezpodstawnym marnowaniem środków finansowych, które by były przeznaczone na inne cele niż na te, na które poszły. Uważam, że powiat nie powinien być obszarem w znacznym stopniu, jakby to określić, prywatnym miejscem dorabiania się fortun, zatrudniania rodzin, znajomych, kolegów, ale to jest nieuniknione, że zmiany nawet takie przykre dla ludzi muszą nastąpić. I ja uważam, że po to idzie się po władzę, po to są wybory, że każdy, który wygrywa te wybory, ma prawo dokonać jakichś zmian, I zmiany w mojej ocenie w powiecie są konieczne. Mm-hmm. Są to zmiany nie stricte ludzkie, ale aż nadto się prosi, żeby były zmiany organizacyjne, żeby priorytety w wydawaniu środków finansowych były zmienione, bo ja doceniam wszystkie sprawy, ale gradacja wydatków powinna być. Gradacja potrzeb też i gradacja po prostu celów również, bo są cele takie dla powiatu, które są bardzo ważne, które można troszeczkę w czasie odłożyć, ale są też takie, że w ogóle nie powinny być finansowane przez powiat, bo przykładowo gminy się też tym zajmują i w większym stopniu prowadzą podobną działalność. Czasami powiat wychodził, powiem brzydko, kolokwialnie, przed szereg zadań, które wynikają z prawa. I na pewno jakieś zmiany powinny być w powiecie przeprowadzone. Czy będzie rewolucja? Raczej nie. Mhm. Nie ukrywam, że w przypadku, kiedy pan Piec będzie starostą, bo takie to są formuły i zasady, jest człowiekiem zrównoważonym, ma też odpowiednie przygotowanie
i będzie wspólnie podejmował decyzję z koalicjantem przyszłym, no, a koalicjant z panem Piesem. No właśnie, a propos koalicjanta, to będzie dokończenie tego, co zaczęło się na jesieni. Jak pan ocenia szansę na taki rozwój wydarzeń? Trudno powiedzieć. Na ten moment nie ma takich przesłanek jednoznacznych, które by wskazywały, że już jest postanowione, że koalicja musi być. No, trwają rozmowy na pewno, z naszej strony również, i zobaczymy, jak to będzie. No to jeszcze prawie na koniec. Co pan sądzi o propozycji, która padła wczoraj, pana Słoki, by budować porozumienie na prawicy? Szerokie porozumienie, czyli 7 mandatów prawych i solidarnych i 4 ziemi koneckiej. Pan Słoka ma prawo do wygłaszania takich teorii, takich propozycji, ale czy to tak będzie łatwe do zrealizowania, znając pana Słokę i jego ostatnie wypowiedzi z okresu gdzieś miesiąca czasu pod adresem swoich przyszłych, ewentualnie partnerów koalicyjnych? Śmiem wątpić, że do tego dojdzie, ale śmiem też wątpić w uczciwość deklaracji pana Słoki, bo nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ pochodzę z innej gminy, ale pan Słoka nie jest człowiekiem, który jest wiarygodnym w tym, co może deklarować, a szczególnie to, co może robić. No dobrze, to już na koniec zupełnie. Zadam pytanie, na które pan i tak nie odpowie. Kto będzie starostą, kto wice, jak będzie wyglądać zarząd, jak będzie wyglądać prezydium rady już za tydzień? Starostą będzie na pewno pan Piec. Musielibyśmy mieć te wróżki w pozostałych przypadku. Nie jestem w stanie tego przewidzieć. Nie mogę snuć jakichś domysłów, bo to zazwyczaj źle się kończy. A gdzie siebie pan widzi? Ja czekam na dyspozycję od szefa swojego, od pana Roberta Plecha, to ja się dostosuję do tego, co pan Robert Plech mi zaproponuje, i każdą propozycję od pana Roberta przyjmę. Nie będę utrudniał, nie będę utrudniał też swoimi jakimiś wymogami, oczekiwaniami, marzeniami. Różnie się mówi o mnie. Wiele rzeczy, bardzo dużo rzeczy jest nieprawdziwych. Ale jak powiedziałem, ja jestem przygotowany praktycznie do każdej funkcji w powiecie. Znam to wszystko od podstaw i jestem gotowy podołać tym obowiązkom, które mi będą przydzielone. Rozumiem, że w niepewności żyć będziemy do poniedziałku. To raczej pewne, że wtedy ta pierwsza sesja? Na pewno, znaczy się, powinna być w poniedziałek, ale no nie wiem, może być jeden dzień przesunięcia, ale nie więcej, bo to są wymogi prawne, ale uważam, że w poniedziałek odbędzie się pierwsza sesja i decyzje zapadną na pierwszej sesji do ostatniego dnia, prawdopodobnie do samego dnia sesji. Nie będzie do końca wiadomo, jak ta układanka jest, bo to nauczeni jesteśmy doświadczeniem jesiennym. Także tutaj tych zdrajców może być również po każdej stronie wielu. I to nie da się tak jednoznacznie powiedzieć, że tak będzie, bo tak ustalono. Nie, już to nie będziemy powtarzać tego. Tu stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie za wizytę dziękuję, u nas. Dziękuję Państwu. I dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.